Generalnie postanowiłem sprawdzić kilka rzeczy, o których mi wspominaliście, które z jednej strony popsułem, nie ogarnąłem, więc odpaliłem sobie nową grę w naszej modyfikacji. W pierwszej kolejności postanowiłem udać się w prologu do chaty Bastera. Marvin, zaczekaj chwilę. W czym rzecz? Widziałeś gdzieś Bastera? Nie, właśnie go szukam. Cholera, ja też. Gdybyś coś wiedział, to daj mi znać. Mam do niego interes. No i jak sami widzicie, dialog z łysymi szkodnikami zadziałał. Teraz lecimy sobie do Bastera. Co ty tu robisz? Dopiero co się obudziłem, to chyba po tej całej popijawie. Pamiętam jakiś zakład z Sharkiem o przypłynięcie jeziora. Dobrze pamiętam, że wygrałem? Bardzo możliwe, ale lepiej już wracaj. Dobry pomysł, w domu wrócę do siebie, a ryżówki nie tknę chyba przez rok. Jak będziesz miał czas, to wpadnij. Nauczę cię kilku sztuczek. No i rzeczywiście Buster postanowił wyskoczyć przez barierkę, żeby do siebie iść, a my idziemy do niego. Chciałeś mnie czegoś nauczyć? Mogę ci pokazać, jak należy balansować ciałem. Nauczę cię akrobatyki. Po kilku lekcjach nauczysz się skakać na większe odległości. Pokażę ci, w jaki sposób można złagodzić efekt upadku z dużej wysokości. Tylko nie myśl sobie, że będziesz mógł skakać Bóg wie skąd. Akrobatyka przyda ci się również w trakcie walki. Pokażę ci, jak bardzo szybko zmniejszyć lub zwiększyć odległość dzielącą cię od przeciwnika. Powodzenia. Jak sami widzicie, ludziska, dialog z akrobatyką zadziałał. Sama akrobatyka też działa i no i idzie jej się nauczyć tylko w prologu. W drugiej kolejności poleciałem sobie do strażników, ale jeszcze sprawdziłem, czy rzeczywiście skrypt działa, czy normalnie mnie chcą bić, jeżeli noszę pancerz najemnika. W dalszej kolejności udałem się oczywiście pozbierać naszego Paula oraz zabrać pancerzyk strażnika ze skrzynki. I jest to idealny moment, żeby jako strażnik wrócić z powrotem do tamtych kolegów. Kogo my tu mamy, najemnik? Pewnie wiesz, jak to o was mówią. Ból to tylko kwestia siły woli. Niestety, tutaj nie jestem jakoś super zaskoczony. Nawet pomimo posiadania pancerza strażnika, ci nas atakują. Ostatnią rzecz, którą chciałem sprawdzić, czy to, jeżeli przywołamy sobie charakter helpera, już na naszym save'ie z seryjki, czy idzie się nauczyć akrobatyki. Okazuje się, że nie, że charakter helper całkowicie jest wyłączony. Dzień dobry moi drodzy, witam was już we właściwej części czwartego odcinka z modyfikacji Potępieni. Zbieramy sobie pierdoły, jest tam jeszcze ścierwojad, którego mam zamiar zestrzelić z łuku i ruszamy dalej ku przygodzie, aż jeszcze sobie tego Serafisa wezmę. Uuu, więcej jagód. Ruszamy dalej szukać ludzi, ewentualnie spróbować odnaleźć siebie. Jak sami widzicie, posprawdzałem to, na co mi zwracaliście uwagę, no i teraz wiecie, na czym stoimy, jak to wszystko wygląda. Chyba najbardziej szkoda z tą akrobatyką, mam takie wrażenie, ale nie chcę specjalnie z tego powodu grać od nowa w tę gierkę, bo po prostu mi się nie chce, a z drugiej strony jest to krótki mod, więc ja raczej jakoś bardzo, ale to bardzo nie powiem, po prostu odczuć konsekwencji tego, co się generalnie wydarzyło. A tutaj dalej strażnicy są pilnujące wejście na ziemię orków, to lepiej sobie przejść obok i może, wiecie, zobaczyć, czy tam gościu jeden nie będzie tam, który tutaj się chowa. No wiecie, po skałach, sami rozumiecie, jak to wygląda. Powiem wam tak, w moim odczuciu z tą akrobatyką, że ograniczenie tej misji jedynie do prologu jest straszną głupotą, w moim mniemaniu. W sensie, jeżeli... Powiedzmy, mam nadzieję, że to jest przeoczenie, bo jeżeli było to celowe działanie, żeby tylko w prologu móc się nauczyć tej akrobatyki, a w innych rozdziałach już zablokować tę możliwość, gdzie rzeczywiście to było za 0 punktów doświadczenia, to naprawdę z mojej strony słabo i no, w pewien sposób odbiera troszeczkę radość z gry. Moderzy, proszę, nie idźcie tą stroną, bo to bardziej irytuje niż w jakikolwiek sposób zwiększa poziom trudności, naprawdę. Także wyszło słabo, to już takie dostrzegam troszeczkę długie, przepraszam, nie długie, tylko drugie niedopatrzenie. Świetnie, Marvin, śmietnie, śmietnie, tak. Nie umiem się dzisiaj wyrażać, Jezus, już sobie Marvinem pomogę, bo to, ta gra jest niesamowita. Tu sobie też pomogę Marvinem. Także drugie takie niedopatrzenie to było to, że ten dialog się pojawiał. Jezus Maria, chłopie, co ty robisz? Z tamtym gościuniem, który się okazał szpiegiem ze starego obozu, dialog, który się nie powinien pojawić. No co za skały jakieś pokręcone. No i troszeczkę też unlucky wyszło, że widzicie, że rzeczywiście założenie tego pancerza strażnika wcale nie spowodowało, że strażnicy nas mieli gdzieś, tylko... no... Wiedzieli, kim jesteśmy po prostu. Chłopie, no wejdź tam do góry. Co się dzieje? Boże, a mnie ta gra wkurza. Zobaczymy, czy w ogóle warto tam wchodzić, czy niczego nie ma. Dobra, to sobie wszedłem, nie? Świetne gotikowe skały. Uwielbiam tę grę.
Szkic numer 3, to pewnie jest jakiś easter egg, a ja się tutaj wbiłem na kodach. Nie no, bez jaj, gdyby tutaj twórcy chcieli, żeby człowiek nie wszedł, to by jakoś to zablokowali sensownie, a nie tak. Szkic numer 3. Boże, cycki, nie? Fajne easter eggi, wow, dobra. Szanuję za was te graficzki generalnie, ale mimo wszystko jakiś pewnie mini patch, który by część tutaj tych dupereli, właśnie pamiętnik, właśnie Gilbert to był, się jawią w tej gierce, byłby naprawdę bardzo solidny, bo coś mam wrażenie, że pewnie jeszcze w najbliższym czasie możemy pewnie dostrzec, spotkamy inne takie mniejsze, większe drobnostki, bo to są naprawdę drobnostki, z jednej strony z tą akrobatyką, no to już trochę większa drobnostka, ale mniejszą z całą pewnością jest ten dialog, tak? Który tam się pojawił, kiedy się nie powinien pojawić. Okej, okay, a pamiętnik Gilberta nie działa. Nie ma go w ogóle, nie mamy możliwości go przeczytać. Trochę szkoda, tak samo jak niektórzy powiedzą, że trochę szkoda, że teraz będę dłużej chodził. No, no bywa, no ja mówię, bierzemy konsekwencje swoich po prostu na klatę tych aktywności. Ale tu już nie będę, nie wiem, milionowy raz rozwodził na ten temat tego samego, co nie. Grajmy, cieszmy się, że przynajmniej gra jest stabilna i skraszowała do tej pory tylko raz, a to już jest czwarty odcinek. Patrzcie, ludziskach już daleko w sumie razem zawędrowaliśmy w tej seryjce. Mam nadzieję, że zostawialiście już coś po sobie pod tym epizodem, żebym widział, że jest potężnie oglądane. Ewentualnie komentarzyk. Wiecie jak jest po prostu. Ja tutaj zawsze staram się miło, nienachalnie przypomnieć o takiej możliwości, bo wiem, że niektórzy z chęcią dadzą, bo powiedzą spoko, czy też cio, ale koniec końców po prostu zapomną to zrobić. Wiem, jak ja sam jestem, kiedy coś po prostu kurczaki oglądam. Dobra, są jeszcze jakieś potwory, brama jest zamknięta od starego obozu, a tutaj jest Gorn? Wiecie, poznaję go po tym toporze, nie? Tak, to jest chyba Gorn, ale fajowo, dobra. Spotkaliśmy kumpla, bo pamiętamy, że go nie było właśnie w obozie nowym, tam gdzie przeważnie przebywa. Witaj, panie jaszczurze. No, mnożą się jak króliki. Kurczę, czy mam wrażenie, czy twórcy tego moda wykorzystali kwestie dialogowe, które normalnie się tak nie pojawiają w gierce? Bo właśnie to, teraz ten tekst tego Gorna, nie pamiętam, żeby on na Vanillii tak mówił. A to całkiem miłe, że jednak mamy przyjemność usłyszeć coś nowego. Dobra, grę zapiszę, bo dawniej zapisywałem. I my pogadajmy z naszym wąsatym kumplem. Witaj! Witaj! Dobrze cię widzieć! Co cię sprowadza w to miejsce? To chyba ja powinienem o to zapytać. Życie ci niemiłe? Nie, po prostu Lee dał mi ważne zadanie. W kolonii mówi się o masowym przemieszczaniu się orków. Opuszczają swoje ziemie i znikają w lesie, rozciągającym się pomiędzy bagnem a zamkiem. Uznałem, że dobrze będzie, jeśli będę mieć sytuację na oku. Jest tam coś ciekawego? Nic wielkiego. Poza orkowym okrętem, wielkim okrętem, na moje oko zmieściłoby się tam ze 100 orków. Myślisz, że są w posiadaniu mapy morskiej? Jakoś musieli tu przypłynąć. Mogę to sprawdzić. Nie żartuj sobie ze mnie, choć nie ukrywam, że taka mapa byłaby niezwykle cenna. Poważnie? Tylko tyle? Mapa... O, jest zadanie, rzeczywiście. Gorn twierdzi, że orkowie mogą być w posiadaniu niezwykle cennej mapy morskiej. Ich okręt jest zacumowany niedaleko wieży mgieł. Myślę, że ja, jeśli zachowam ostrożność, to uda mi się zdobyć tę mapę. Warto jednak wcześniej przygotować wzmocniony ekwipunek. O, i też tu już to będzie zadanie, którego będziemy się mogli podjąć dopiero troszeczkę za jakiś czas. Ojeju, pisaliście mi, żebym te ryżówki zabrał ze sobą. Tak, piszecie mi takie rady, to są naprawdę dobre rady. I zobaczymy, czy jest. Mam tylko jedną, cholipka, ale piwa i mięsa mam, bo też o tym pisaliście. Kurczę, no wypadałoby troszeczkę wrócić do nowego obozu to kupić. Z jednej zaś strony, żeby was nie skłamać, też oddać to zadanie jedno, nie? Bo żeśmy tego Silasa zarąbali, a trochę daleko. Nie, ja mam teleport chyba do magów wody, z tego co pamiętam. Tak, to na luzie. Dobra, to ja sobie tutaj wrócę do Gorna z powrotem, to już wam to wytnę, jakby na tutaj wracał z powrotem, ale tak to jeszcze z wami się tutaj możemy poprzytulać i niektóre rzeczy porobić, ewentualnie jeszcze pokupować, posprzedawać. Zobaczymy, czekajcie. Tutaj mogłem sobie jednym z magów pohandlować. Ty byłeś ty, Miksyrze, bo ty jesteś taki też trochę handlarz jak Kronos. Witaj. Nie, jednak... Ale się drze na mnie, chłopina. No dobra, to ewentualnie do Kronosa się przejdziemy, zbić pionę. Dobra, tutaj musimy tego jednego jegomościa powiadomić, że ten Silas gryzie piach.
To był kosa, ta? Dobra, kosa, wbiłem tam temu kosę pod żebra, słuchaj. Siekacz nie żyje. Naprawdę dałeś sobie z nim radę? Możesz iść to sprawdzić. Dotrzymasz swojej części umowy? Dotrzymam. Oddaj siarkiemu miecz, ale niech na przyszłość będzie rozsądniejszy. Dobra, zobaczymy w ogóle ten mieczek od Szarkiego. Rębacz, niewiele gorszy od mojego tasaka, który sobie musiał kupić pewnie za wypłatę Kirgo. Miecz o bardzo masywnym i ostrym wyglądzie. 20 siły mi brakuje. O kurde. No, potężna brońka. Dobra, Szarki, mam nadzieję, że to było warte zachodu i dostanę od ciebie coś fajnego. Ewentualnie możemy jeszcze zobaczyć u Wilka, czy dostaniemy generalnie coś fajnego. Pokaż, co tam masz. Zrobiłem kilka łuków. Dobrze, dobrze. Fajnie, że zrobiłeś, kolego. Masz wytrych na przykład. Masz troszeczkę strzał. Kurde, mógłbym posprzedawać kilka rzeczy. Miecz Marwina, ale nie. Ten, takie pierdołki. To jest tą starą broń, nie? Które ja już przykładowo nie założę. A widzę, że trochę pieniędzy z tego będę miał. Lekka kusza. Dobra, długi łuk. Łuk po... Ej, trochę kaski jest. To bardzo dobrze. Wilkor, dawaj mi tutaj cash. Patrzcie, aż co do jednej bryłki, nie? Patrzcie, jak ja już jestem zawodnik, obcykany w tym i owym. Ryżuwa. A to potem w ryżuwie może w knajpie kupimy, tam będzie najlepiej. Przyjmij to. Ja mam jakiś poziom w ogóle? Nie, aczkolwiek jak Szarkiemu bym oddał mieczyk, to chyba powinien być wbity. Poleciałbym może w bronię noręczną, jeżeli jest możliwość, jak tu jakiś nauczyciel chyba powinien być. Butch jest tutaj, ale mnie Butch nie interesuje. Mnie interesuje nasz kolega Sharky. Sharky, gdzie ty się chowasz? Gdzie się tutaj chowałeś? Chyba bliżej tego. Laresa. No, jakoś chyba w tej chacie? Tak, rzeczywiście. Witaj, przyjacielu. O, u ciebie też mogę coś kupić? Przydałoby mi się kilka drobiazgów. Okej, nowy zapis w dzienniku. Chleb, piwo, ryżuwa. Dobra, gościu, dawaj mi te 5 ryżów. Jakieś miksturki bym mógł od ciebie jeszcze wziąć. Masz też jakiś tasak na sprzedaż. Jakieś inne takie duperele, dyndrymały. Dobra, kumpel. Słuchaj, tutaj masz dokładnie 75 bryłek. Oby już... Mam 6 sztuk ryżówki, to już powinno wystarczyć. Dobra, i mam do ciebie miecz. I jest kolejny poziom elegancko. Niemożliwe! Naprawdę ci się udało? Proszę, zwracam ci go. Ach, jest! W samej swojej okazałości. Warto ci było zaufać ten rok temu. O czym mówisz? Nie pamiętasz, jak się poznaliśmy? Miałeś długi w karczmie i u innych handlarzy. Pomogłem ci je spłacić, a ty później mi pomogłeś w drobnych sprawach. Ale teraz dzięki tobie wyszedłem z naprawdę głębokiego bagna. Poniesione koszty się zwróciły. Okej, spoko, Szarki. To ja sobie teraz idę tego nauczyciela poszukać, a chyba z tym jednym nauczycielem, który był właśnie warty zachodu. O, bonus do zręczności. Ciekawą rzecz miałem w ekwipunku. Będzie Kord, który tam chyba jest tutaj. Boże, koło tego wodospadu trenuje. To tak, z tego co pamiętam, to chyba nawet z nim gadałem. On nas powinien uczyć, a de facto nawet jeśli z nim nie gadałem, to on i tak powinien nas uczyć, bo jesteśmy najemnikiem, a on trenował najemników w Vanillii, nie? Mam nadzieję, że dobrze użyłem tego określenia, że jak Vanilla, to oczywiście chodzi mi o klasycznego Gotika pierwszego. Jest oczywiście walka jednoręcznym orężem. Nie ma sprawy, ale to się będzie kosztowało kilka bryłek rudy. Może być 50 bryłek, 10 punktów, dobra, poziom drugi broni jednoręcznej, dawaj. Mieszczę mnie doręcznym. Dobrze, postawy już znasz. Znaczne opuszczenie broni zwiększy siłę twojego pierwszego ciosu. Musisz wykorzystać siłę bezwładności, pamiętasz? Świetnie, teraz nauczysz się lepiej balansować ciałem. Po zadaniu kilku ciosów wykonaj obrót, to powinno zmienić twojego przeciwnika. Wtedy wprowadzisz następne cięcie z prawej strony, bla bla bla, inne głupoty. Już... Kozaczek, co? Już jesteśmy mistrzem? Dobra, to fajnie w sumie. Bo może być. Mi to chyba pasuje, nie? Nam to wszystkim ludziska powinno pasować. Generalnie, więc mi się bardzo podoba. Teoretycznie mógłbym jeszcze zagadać Li może o lepszy pancerz, ewentualnie on da mi lepszy pancerz, nie wiem, kurczaki. W kolejnym rozdziale możemy z ciekawości zobaczyć jeszcze. Witaj, lepsza zbroja. Dobra, coś takiego tu się poleci. Nie ma mowy, dopiero nas dołączyłeś. Aha, on mi jeszcze nauczy walki bronią dwuręczną, jakbym chciał. Dobra, wszystko wiadomo, ale my wracamy z powrotem do Gorna. No i hejka, jesteśmy na miejscu, aczkolwiek z Gornem jest pogadane. My możemy iść na bagna w lewo, ewentualnie odbić w prawo i kierować się w kierunku górskiej fortecy. Co chyba powinienem uczynić, bo jeżeli sobie teraz wrócimy do, wiecie, informacji dla magów. Musiał udać się do fortecy, martwią mnie jeszcze cierkowie. Lepiej się zbliżać do Starolasu bez dobrego rynsztunku. No, żeby się lepiej tam nie zbliżać. Przeklęte gałęzie gotikowe, dobra.
To już wszystko powinno działać. Mam nadzieję, że zbyt chaotycznie nie mówiłem, bo tak sobie teraz pomyślałem w drodze powrotnej. Ej, Kairosie, ty się troszeczkę zbyt chaotycznie nie odzywasz. Mam nadzieję, że koniec końców nie, ale o, tutaj też jest jakaś nowa miejscowa. Łóżko, łóżko, jakiś szkielet i skrzyneczka. No mówię, w każdym razie postaramy się. Dobra, to trzeba zapisać grę. Zostać się do górskiej fortecy, bo tam nas fabuła wysyła, a ja nie będę kombinował raczej z niczym innym. No już nam w sumie ten mod trochę pokazał, że nie ma po prostu najmniejszego sensu. Eliksir siły. To dobra rzecz, dobra rzecz. W ogóle jak też spojrzycie naprzeciwko, to widać, że jakby ta palisada orków zaczyna powoli powstawać. Gorn też nam mówił, że ci orkowie jakby tutaj zaczęli właśnie ruszać w kierunku lasu, tak? Między starym obozem a bagnem. Tak teoretycznie intuicja jakby podpowiadała, że w tejże sytuacji orków tu powinno być mniej. Na ziemiach orków i ewentualnie, teoretycznie, największym skupiskiem. No wiadomo, zawsze pozostawało miasto orków, ale nie, jest tutaj jakiś ten małpoludek. Ale dobra, się nie będę nim przejmował. W każdym razie, no mówię, nie powinno być chyba aż tak dużo orków w tym miejscu. Kurde, przeklęta konsola, jak się alt klika i co tu trzeba było z altem klikać? No nie wiem, alt cały czas klikam, żeby, wiecie, skakać i mi się to odpala. No więc, ale myślę, że tu powinno być ich mniej po prostu, tak, do tego dążę. Od samego początku. Zobaczymy, czy w tej jaskini co to pola w Dolinie Zombie żeśmy spotykali, czy czegoś może ciekawego nie będzie. Tutaj jest generalnie nad wyraz dosyć spokojnie. Do wieży Starek Sardasa nie chce iść. A no nie zgadniecie, no nic nie ma zupełnie. Dobra, napój szybkości aktywujemy w takim razie, żeby sobie przyspieszyć zabawę. Czyli no widzicie, to kolejne potwierdzenie tego, że koniec końców nie ma co kombinować, nie ma co szukać, bo niczego tutaj za bardzo nie spotkamy. A w ogóle, czy ja mam jakieś te ustawienia grafiki? Tak, widok mogę większy ustawić z całą pewnością. Miałem mniejszy ustawiony z uwagi na Tom, Dolinę Zombie. No tam Ortega mówi, żeby to tam zmniejszyć, nie kombinować. Czułość myszy, odwrócona kamera. Czekajcie, to czy to jeszcze było do zmiany kiedyś? Chyba nie. Okej, widzicie? Wow, dosyć ciekawy zasięg renderu, muszę wam powiedzieć, ale no jeżeli chodzi o szczegóły, to nie ma ich zbyt wielu z całą pewnością, przez co nie robi to aż takiego piorunującego wrażenia, jakby generalnie mogło. Ale nie, spoko, zobaczę taki render teraz na tych system packach, innych modach, wspomagaczach, to jest coś pięknego, jak Gothic wyszedł, to sobie ludzie mogli pomarzyć o czymś takim. No mówię, abstrahując, że szczegółów tutaj żadnych praktycznie nie ma i są tylko suche modele. A ja słyszę dźwięk kowadła, jakby ktoś tutaj, no tak, żył? O kurde, tu jest chyba obóz łowców bananowców, tak? Ciekawe, czy są mili. Przekonajmy się, zapiszmy sobie gierkę. I zapiszę sobie drugi raz gierkę, ale raczej chyba już mnie powinni zaatakować z takiej odległości. Ta, raczej na luzie. Coś ty za jeden? Jestem najemnikiem z nowego obozu. Nie mam złych zamiarów. To dobrze, że nie masz. W obozie łowców ma panować porządek i każdy, kto go zakłóca, nie dożywa kolejnego dnia, jasne? Jak słońce. Pozwolisz, że już wejdę. Opowiedz mi coś o tej zapadłej dziurze. Cóż, może na obóz nie wygląda imponująco, ale przynajmniej jest tu bezpiecznie. Nie ma możliwości, by ktoś zaatakował nas z zaskoczenia. Mi to wystarcza. Poza tym, w ruinach można się schronić przed deszczem i chłodem. To niezły zamęczyk, żeście sobie przystosowali. No, pancerzyki też macie dosyć ciekawe. Może do was dołączyć? Ło kurde, o stary, ale potężny wojownik. On jest na pewno ich szefem. Potężny wojownik. Algirt, Radford tutaj był, tutaj kogo... Drax, o mój Boże, wy zdrajcy z nowego obozu, jak śmiecie śmieć. Gilbert nawet do was dołączył, co się dzieje? Horacy, no kurde, patrzcie. Cwaniaczki z nowego obozu, zdrajcy, to już wiemy, gdzie przebywają, no kurde. No cześć, generalnie nie zostawiajcie Gothica włączonego na dłużej jak 10 minut w menu głównym, bo wam skraszuje. Tak jak teraz, moi drodzy, widzicie na załączonym obrazku, potrzebowałem na chwilę właśnie odejść od komputera, zrobili mi wjazd na chatę, ale przynajmniej przywieźli mi sękacza, co jest dosyć ciekawe. Nie wiem, jakoś w życiu tego często nie jadałem, ale powiem wam, całkiem dobre. Takie ciasko, takie miękkie, chyba ze stacji benzynowej, no to ciekawe, ale no, całkiem sympatyczne. Dobra, gościu.
Sorry, ludziska, ja sękaczę teraz w tle, bo mi smakuje po prostu. A jestem. Jest godzina 12:53, ale mam tylko płatki na śniadanie, a wiecie, jak to płatki. Płateczki są przez człowieka w stanie przelecieć bardzo szybko, więc jeżeli przykładowo jesteście głodni, a wiecie, że jest zbyt późno, nie powinniście już jeść, bo będziecie grubi, to polecam płatki z mlekiem, one są mega lekkie i szybko przez człowieka przelatują, przez co właśnie czujecie się najedzeni może przez 2 godziny, co jest idealnie przed snem, a potem się zaczyna się robić głodni dopiero. Dobra, czas generalnie z całą ekipą podwyższonego ryzyka pogadać i zobaczyć, co tutaj nam powiedzą wszyscy, co nie? Nie byłeś czasem jednym ze zbieraczy w nowym obozie? Cholera, najemnik! Bez obaw, przecież nie mam zamiaru odsyłać cię do Lewusa. Co tu robisz? Dzięki. Co robię? Ano, jestem kowalem, który chętnie poprosiłby cię o przysługę. O co chodzi? Chcę, byś kupił u wilka w nowym obozie kilka, powiedzmy 6 stalowych prętów. Oczywiście dostaniesz część zapłaty. Część? Niestety, nie mam więcej niż 100 bryłek rudy, ale w zamian za to będę mógł sprzedać ci solidną zbroję po niższej cenie. No dobrze, daj mi je, kupię te pręty. Czekam. A więc jesteś tu teraz kowalem. Ta, przecież już ci mówiłem, nie handluję bronią, mam na stanie tylko pancerze. Orężem rozporządza chociażby skorpion. No właśnie, skorpion, to też o nim wspominali. Już mi nawet ktoś pisał, gdzie on się ukrywa, ale to ja jeszcze wam nie będę mówił. Nie będę też jeszcze go szukał. Chciałbym kupić pancerz. Doprawdy? Sprzedaję pancerze tylko zaufanym ludziom... Sotiriosa. O kurde, ale imię ciekawe. Czyli rozumiem, że to jest wasz szefudzio, z którym będzie trzeba porozmawiać i mu powiedzieć, no cześć, my jednak spoko, kumpel jesteśmy. Fajna miejscówka. A tutaj jakieś piczko ukryte. Jakieś takie fajne, warte uwagi. Esencja zwinności. No, rzeczywiście, dosyć fajne piczko. Zręczność 31. Fajnie, fajen. Tutaj co jeszcze macie? Butelka. Jeszcze kolejny napój i mocne piwo. Zabiorę wam to. A to była zwykła butelka. A, dobra, nic ciekawego. Ty jesteś kumpel... Gilbert. Tak. To jest ten, co zostawił dziennik. Ciekawe, czy właśnie dam na za chwilę misję... Ej, co za nowa animacja. Czy dałby nam misję, żeby ten jego dziennik właśnie odszukać i mu przynieść? Zobaczymy. Co tu robisz? Nie jesteś trochę za stary na życie wśród łowców? Czy ja wiem? Mam już trochę lat na karku, ale w niczym mi to nie przeszkadza. Mieszkać, czekaj, mieszać warzechę każdy może. Co to znaczy? Poza tym czasem podszkolę jakiegoś młodzika. W końcu pracowałem kilkanaście lat w kopalniach, więc znam się na tym. Każda okazja, żeby dorobić, jest dobra, nie? Jasne. Okej, Gilbert, jednak nie ma żadnego znania z tobą. Szkoda, że też właśnie ten pamiętnik, no nie działa kompletnie. Dobra, tutaj jesteś Algrid, ty jesteś kimś nowym. Witaj, kim jesteś? Jestem Algird, prawa ręka szefa. Dbam o utrzymanie porządku w obozie, a także różne sprawy organizacyjne. Chyba nie ma tu za dużo do roboty. Dlaczego? Nie jest was zbyt wielu. No nie, ale to nie znaczy, że każdy wie, co ma robić. Po połowie tych obiboków trzeba ciągle przypominać o ich obowiązkach. Poza tym są jeszcze kopalnie. Jedną już obsadziliśmy, ale do drugiej wciąż brakuje nam ludzi. Po to, jak ostatnią grupę górników zażarły ogry. Po co? Chyba ogary. To pytanie jest tak głupie, że nie będę na nie odpowiadał. Nawet nie wiem, o co chcieliśmy zapytać. Te dialogi czasami zbyt, kurde no, szybko przemijają, muszę wam powiedzieć. Napój lekkości pozwala na krótkotrwały sprint. Okej. Okay. A, bo miałem napój na dłuższy sprint, wtedy podniosłem. Okej, okay, dobra. Kurczę, to są właśnie minusy, kiedy trzeba te dialogi tak samemu czytać, jak ja to teraz robię. Często idzie coś właśnie tak w taki durny sposób pominąć, nie zwrócić kurczę uwagi, ale trudno, myślę, że wy ewentualnie jesteście w stanie sobie zapauzować i doczytać też we własnym zakresie tojowo, a ja tymczasem wchodzę na tę wieżę, może tutaj będzie się coś ciekawego do splądrowania potencjalnie, bo widzę też przerobili wieżyczkę, żeby była zdatna do użytku. No i rzeczywiście całkiem fajną krypkę sobie wybrali. Raczej zawsze jak się atakuje pod górę, to jest trudniej niż z góry, nie? Więc mam tutaj naprawdę dosyć fajną miejscówę i wgląd na cały świat. I skorpion, czy jednak tutaj jesteś skorpion? A ktoś mi pisał, że jesteś w ogóle gdzie indziej, nie? Czekaj, to jest jakaś notatka. Co jest? Ja nie chcę z tobą gadać, skorpion. Nawet nie mamy nic do pogadania, co ciekawe. Co mi się dialog z tą okno dialogowe odpaliło, to nie wiem. Co za notatka? Starej krypty, Paula, karteczko od wilka. Dobra, notatka z obozu łowców.
Dzień 169. Widziałem jakieś dziwne niebiesko-zielone łuny na niebie. Nie powtórzyło się. Może mi się przewidziało, a może to jakieś wyczyny magów. Chyba nie warto niepokoić szefa. Skorpion, powiedz mi coś o tej karteczce, to twoje? Chyba niezbyt, nie chcesz ze mną gadać? Trudno, a może ja nie chcę gadać z tobą, kolego? Możemy też uznać to za możliwe? Dobra, po tej drabinie wolę chociaż trochę spróbować zejść normalnie, żeby się nie zabić. To zawsze w gotiku jest mocno prawdopodobne. Drabiny, zdradzieckie gotikowe szumowiny, najgorsi przeciwnicy po prostu istniejący w tej giereczce. Dobrze, tutaj mamy jeszcze Radforda, ale wstałeś szybko. A więc to tu się podziewasz. Czyżby wysłano cię na poszukiwania? Mniej więcej, ale nie dlatego, żeby cię ukarać, lecz żeby wyjaśnić sprawę twojego odejścia. A co to wyjaśniać? Może przyczyny, co? Jesteś jedną z ważniejszych osób w nowym obozie. Jednego dnia zaopatrujesz go w skóry i mięso, a potem nagle znikasz. Cóż, w tamtej części kolonii zrobiło się po prostu za gorąco. Ciągłe utraczki i napady jednych na drugich. Gdy dowiedziałem się, że Sotritios, nie wiem jak to czytać, zajął starą Sadelę, natychmiast zebrałem chłopaków i ruszyliśmy w tamtym kierunku. Czekaj, jak to się zwiesz, kolego, żeby już nie wy... Sotirios. Dobrze, jak się pierwszy raz widzi imię, to zawsze może być troszeczkę kłopot. W sumie, to dlaczego opuściłeś nowy obóz? Ostatnio sytuacja w kolonii robi się coraz gorętsza. Konflikt między starym a nowym obozem zaostrza się. Codziennie giną kolejni ludzie. Ja nie jestem żołnierzem, tylko myśliwym. Postanowiłem się wycofać, przynajmniej na jakiś czas. Tak po prostu będzie lepiej. Nowy obóz sobie beze mnie poradzi. Czy ja wiem? Podobnie myśli bardzo wiele osób. W końcu nie będzie miał kto walczyć, a co dopiero polować. Pamiętaj, że to właśnie było twoje zadanie. Nie walka ze strażnikami. Oj, ludziska. No i co? Możemy wracać do Lanesa i powiedzieć, co się dzieje? Czy na pewno możemy z Sotiriosem porozmawiać, który Horacemu chyba zajął miejsce w ławeczce, bo ten chce usiąść i się na niego takim smutnym wzrokiem po prostu patrzy. Dobrze, szefie myśliwych. Najlepszy dialog na koniec. Jesteś tutaj szefem? Nie, do cholery, gospodynią. Czemu zadajesz takie idiotyczne pytania? Chciałem się upewnić, że rozmawiam z właściwą osobą. Nie widzisz, że jestem zajęty? Znajdź sobie jakiegoś biboka, który nie ma nic do roboty i z nim sobie gadaj. Masz dla mnie jakąś robotę? Właściwie jest coś, co mnie teraz zajmuje. Jeśli mnie wyręczysz, dam ci trochę zarobić. No dobra, o co chodzi? W ostatnim czasie wysłałem kilku myśliwych na obszary nieco dalsze niż nasze zwykłe tereny łowieckie. Problem w tym, że nie ma ich już zbyt długo. Zawsze, kiedy wysłałem ich ranem, następnego dnia przed świtem byli już z powrotem. Obecnie nie widziałem ich przez 4 dni. Może to nic poważnego. Mogli urządzić sobie dłuższą obławę na jakąś naprawdę wyrośniętą zwierzynę. Ale mam jakieś cholernie ponure przeczucie. No. A ilu ich było i gdzie poszli? We trzech ruszyli na stare tereny łowieckie na ścierwojady, leżące w pobliżu drogi z placu wymian do starego obozu. Podobno miały tam powędrować stada orkowych psów, więc uznałem za dobrą okazję do urządzenia polowania z dreszczykiem emocji. Dobra, rozejrzę się tam. Świetnie, i jeszcze coś. Jakby już było po nich, weź ich rzeczy, żeby się nie zmarnowały. Jasne. Mogę kupić wasz pancerz? Jeszcze nigdy żaden obcy mnie o to nie pytał. Więc jak? Pancerz łowcy to symbol męstwa i umiejętności. Pozwolę ci go kupić, jeśli udowodnisz, że wart. Co mam zrobić? Zrób coś na rzecz obozu, pogadaj z chłopakami, a gdy wyrobisz sobie opinię, przyjdź do mnie. A okej, jest pytanie, czy już pomogłem wystarczająco? Ale raczej nie pomogłem wystarczająco. Z ciekawości zobaczę, czy może jakieś nowe dialogi się aktywowały. Z Horacem tylko ten pancerz przeklęty, to nie jest zupełnie nic nowego. Draksior? Weź wstawaj, jakbyś nie mógł porozmawiać na siedząco, nie? Ze mną. Byłoby to zdecydowanie prostsze. Radford też nic. O, jest coś tutaj. Masz coś, co trzeba zrobić? Wasz szef kazał mi... Tak, skąd ja to znam? Dobra, mógłbyś wyświadczyć mi przysługę. Zamieniam się w słuch. Słuchaj, gdzieś zapodziała się pewna lista. Nic ważnego, zawsze mogę sporządzić drugą, ale zastanawia mnie, co się z nią stało. Chłopaki, nie interesują się dokumentami. Chyba nawet z trudem przychodzi im czytanie. Znajdź tę listę, a zarekomenduję cię u szefa. Czy o to chodziło? No, to może rzeczywiście było to, co znalazłem, wiecie, teraz na wieży tam. Ciekawe co. A nie, to nie to, ale mam dla ciebie dobrą wiadomość. Okazało się, że włożyłem już listę do kufra i na śmierć o tym zapomniałem. A to łeb.
Co w tym dobrego? Czyli nic dla mnie nie... czyli nic dla ciebie nie zrobiłem. Nie martw się. Powiem Sotiriosowi, że mi pomogłeś. W sumie ty mi podsunąłeś pomysł, żeby zajrzeć do kufra. Sotiriosowi. No wiesz, nieważne, trzymaj się. Kurwa, pominąłem dialog jeszcze, nie? Ale łeb ze mnie, dobra, ja to wczytam z powrotem, nie? Czekaj, bo to jest dosłownie chwila, nie? Dobra, tutaj z tobą było pogadane. Masz dla mnie jakąś robotę, bo jestem ciekaw, czy może coś tego ważnego nie zostało powiedziane. Bo rzeczywiście chodziło o tę listę tutaj, żeby tego questa... Czekajcie, chyba tutaj powinienem zapytać o możliwość kupienia pancerza. Teraz jest nowy zapis w dzienniku. Dobra, teraz zadziała się, przez chwilę zląkłem, nie? Że coś poszło nie po mojej myśli, kompletnie. Dobra, czy o to chodziło? Teraz sobie chłopak zobaczy tę listę jeszcze raz, tak dla pewności. Dobra. Ja? Aha, no to super, super ważny dialog, po prostu nasza postać powiedziała ja. A dobra, sprawdziłem, żeby nie było. Teoretycznie mógłbym wrócić, spróbować do Skorpiona, jeśli nie po jakąś misję. Kurde, sam nie wiem. Dobra, ale tutaj zejście do piwnicy jest jeszcze u was w obozie. Za chwilę możemy tego Skorpiona zobaczyć. Tutaj żeście sobie... Okej, szkic numer 6. Komnatę sypialną zrobili. W poszukiwaniu szkiców. O, widzę, że tutaj twórcą moda jednym z... Pewnie był jakiś artysta, co się chciał swoimi umiejętnościami pochwalić. Gołe baby rysować. Fajne rzeczy. Szkic numer 13. Juniu, tego trochę w takim razie jest do znalezienia. To fajne znajdźki porobili w tej modyfikacji. Ano. Łóżka, łóżeczka. I z całą pewnością jest jakiś kuferek, którego, jak sami widzicie, zupełnie nikt nie pilnuje. To warto do niego będzie zajrzeć, bo może coś tam być, co mi się w takim razie mega przyda. Oj, kuferek jest pusty. Patrzcie, jak mnie bandyci po prostu oszukali. Sprawdźmy u Skorpiona, co się dzieje. Witaj. Leży ci coś może na wątrobie? Nie, i w tym cały problem. Słyszałem twoją rozmowę z Sotiriosem, koleś. Nie mam nic przeciwko twojej pomocy. Ścierwojady, wilki, to dla mnie żadne wyzwanie. Ale jeść trzeba. Przynieś mi 6 sztuk mięsa, tyle samo piw i może jakiś chleb i ser. Tyle wystarczy. Niech będzie, niedługo wracam. Czekam. O stary, żeś jeszcze zbyt szybko ten dialog przeleciał, nie byłem w stanie tego doczytać. Przynieś 6 sztuk mięsa, tyle samo piw oraz chleb i ser. W sumie nic prostego, tylko... Czuję jakiś niedosyt. Kurde, ja mam tego... Mam sera, mam piwa, mam mięsa. Chyba nie mam chleba. To ciekawe, nie? No, rozumiem, Kairos mniej szynkę, przepraszam, piwa i mięso. Ale o chlebie już nikt nie wspomniał zupełnie niczego. No to kurczę, brakuje mi chlebka. Żeby Skorpionowi przynieść. Ale to już wiem, czym się zajmę w następnym odcinku, bo chyba póki co wam ludziska bardzo podziękuję za uwagę już w tym epizodzie. Fajnie, odwiedziliśmy obóz łowców, pewnie następnym sobie pójdziemy już stricte do Górskiej Fortecy, zobaczyć co tam się dzieje. No i co, ja pewnie ruszę teraz jeszcze na poszukiwanie chleba i może prętów dla Horacego. I zaś człowiek musi wrócić do nowego obozu. Jest kolejne piczko tutaj ukryte, co ciekawe. To sobie możemy je jeszcze tego obczaić. Esencja życia, dobra, spoko, ja to jednak mam smykałkę do szukania rzeczy. Fajnie, dobra ludziska, dziękuję wam bardzo jeszcze raz za uwagę z tym widokiem pięknym na stary obóz. Mam nadzieję, że zostawicie coś po sobie, a ja wam jeszcze raz dziękuję, trzymajcie się i do zobaczenia, czy też usłyszenia. Cześć!